jestem Bartosz i dzisiaj z Wami chciałbym przeżyć rozpakowanie mojej nowej kamery cyfrowej firmy Canon Legria HFR406, nagrywającej we Full HD 1920x1080p. I tak oto prezentuje się samo pudełko. Dość małe, zgrabne. Oczywiście na pierwszej stronie jest pokazana kamera plus najważniejsze rzeczy przy kamerze. Z tyłu jest pokazana kamera z przodu i z boku od strony ekranu. I na opis, co dokładnie się znajduje w środku. Po tej stronie zalecany komputer. Więc pudełko otwiera się od góry dość standardowo. Na początek rzucają się papierki. Płyta z oprogramowaniem kamery i instrukcja obsługi kamery. Jest tu 3 książki w środku. Ładnie się otwiera i są 4. Pierwsza cieniutka, pierwsze włączenie, chyba to naprawdę podstawowa instrukcja obsługi. Tu jest przetłumaczona kilka języków. Następny jest wytłumaczony danych ikonek. I tu dość gruba instrukcja. To jest pełna, przetłumaczona. Ale polskiego brak. Ok, następny przedział. Ok, pod tą warstwą znajduje się kabel zwykły zasilający chyba ładowarkę. Chyba mamy baterię. Tak, baterię. Ładnie, Canon oryginalna o pojemności 1790 mAh, 3,6. Baterię można doładowywać w każdej chwili, w każdej sytuacji, niezależnie ile, w jakim stopniu jest naładowana. Nie ma tego ubytku pamięci, więc bardzo fajnie. Właśnie w kwestii właśnie kamer powinno tak być, że dają te lepsze baterie, że w każdej chwili można doładowywać. Nie bać się o żadne skutki uboczne tego. Znajduje się jakiś pierwszy kabel, jest to chyba kabel, tak, HDMI Mini. Tak, HDMI Mini na HDMI duży. Czyli fajny, przyda mi się także do GoPro, bo tam nie mam, zawsze zastanawiałem się nad kupnem tego kabla, ale jakoś nigdy się nie skłoniłem ku temu, więc fajnie, cieszę się. Ułatwi to sprawę mi, zwłaszcza że mam właśnie telewizor już tych nowszych generacji. I jest tu oto ładowarka z prosto kwadratowa ładowareczka z wyjściem normalnym kablowym 230, a sama kamera je ma. Coś niestandardowego chyba. Tylko to sama kamera to ma. I na końcu zwykły kabel mini USB, na zwykły USB do transmisji danych. I mam nadzieję, że także do ładowania kamery. Tak się prezentuje
Rotterdam. To jest ten regulowany uchwyt. Take care.